Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Różne są poziomy bycia dupkiem. Dupkiem bez wątpienia można nazwać kogoś, kto obiecuje pomoc w razie czego, a później się na sojusznika wypina. Jednak da się wejść jeszcze o poziom wyżej, na przykład zrobić sojusznika w wała, a później próbować zrobić z niego kozła ofiarnego, mimo że samemu spaprało się sprawę. Taki level bycia dupkiem osiągnęli Brytyjczycy przy okazji operacji Market Garden. Na czym polegała? Jedna z największych w top aliantów w czasie II wojny światowej. Jak doszło do tego, że nasi nagle znaleźli się w Holandii, i jak to się stało, że w tejże Holandii jeden z naszych ruszył na niemieckie czołgi na rowerze? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Czy Cichociemni byli jedynymi Polakami skaczącymi ze spadochronami w czasie II wojny światowej? No nie, bo w Anglii powstała też pierwsza samodzielna brygada spadochronowa, którą założył i nad którą dowództwo objął Stanisław Sosabowski. Podobieństw z Cichociemnymi było całkiem sporo: intensywne kursy mordercze, treningi sprzęt zapewniony przez Anglików. Natomiast zasadnicza różnica była taka, że Cichociemni mieli działać w pojedynkę. Natomiast brygada spadochronowa to byli desantowcy. Na czym to polegało? Na tym, że w pewnym momencie z nieba spadała cała ekipa, w której każdy miał swoje konkretne zadania: piechota, obsługa pojazdów, nawet kapelan, a poza tym ciężki sprzęt samochody, granatniki, sprzęt, żeby zrobić z niego szpital. W sumie spadał w pewnym momencie z nieba mały obóz wojskowy razem z załogą. I w sumie była jeszcze jedna rzecz wspólna, jedno podobieństwo między cichociemnymi a naszymi desantowcami. Jedni i drudzy z założenia mieli działać na terenach Polski, żeby walczyć o wyswobodzenie ojczyzny. I o ile cichociemni faktycznie tak robili, tak desantowcom nie było to dane. Bo Sosabowski w pewnym momencie dostał od angielskiego dowództwa informację, że niby się umawialiśmy, że Polacy mają walczyć o swój kraj, ale tak jakoś wyszło, że są potrzebni gdzie indziej. I jeśli teraz Polacy nie wezmą udziału w planowanej właśnie nowej operacji aliantów, no to im się odbierze sprzęt i nara, Sosabowski nie miał wyjścia, musiał się zgodzić, no bo chciał, żeby później można było walczyć o ojczyznę, tylko powiedział, że w porządku. Nie ma sprawy, tylko jeśli straty sięgną więcej niż 15% mojej ekipy, to bardzo proszę wycofać Polaków, bo fajnie by było, jakby ktoś dożył do tych walk o Polskę. Anglicy stwierdzili, że oczywiście i mogą dopinać operację Market Garden największy i najgorszy desant II wojny światowej. Celem było opanowanie przez Aliantów zagłębia rury. To by był potworny cios dla Niemców, bo mieli tam skupioną ogromną część przemysłu. Jednak hitlerowcy oczywiście głupi nie byli spodziewali się, że może Alianci będą chcieli zaatakować te okolice, to też na granicy z Francją i Luksemburgiem postawili obłędne wręcz zabezpieczenia. To też plan Aliantów był taki, żeby puścić desant na Holandię, tam opanować mosty i wojsko do zagłębia rury przerzucić właśnie przez kraj tulipanów i wiatraków. Brzmi jak potwornie ryzyk plan, aczkolwiek było jeszcze drugie dno, które dopiero pokazuje, jak ludzie potrafią być bezduszni. Było takich dwóch panów, marszałek Montgomery i generał Patton. Obaj byli bardzo ambitni i toczyli między sobą prywatny wyścig, kto pierwszy opanuje zagłębie rury i zgarnie zaszczyty. Montgomery postawił wszystko na jedną kartę i zaplanował potwornie niebezpieczną operację Market Garden, do której przekonał szefa wszystkich szefów Dwighta Eisenhowera doskonale znał ryzyko, jednak mając na uwadze przede wszystkim swoje ambicje, niczym lord Farquad ze Szrekka stwierdził, że zapewne wielu żołnierzy zginie, ale jest to poświęcenie, na które jest gotów. Niby kapitalista, ale swój chłop. Nie wiem, jak długo przygotowuje się operację desantową, zakrojoną na wielką skalę, ale podejrzewam, że jednak dłużej niż tydzień, a tak właśnie było w tym przypadku. Generał Browning 10 września 1944 roku skierował takie oto słowa do dowódców jednostek desantowych. Panowie, za tydzień wasi żołnierze zostaną zrzuceni na tereny opanowane przez Niemców. W zasadzie nie będzie się to różniło zbyt mocno od zrzucenia ich do piekła, no ale taki już ich i wasz los. Powodzenia, Nara! Trzeba było natychmiast zacząć przygotowywać plany, tym bardziej, że, żeby było jeszcze zabawniej, Polacy dostali obłędnie ważne zadanie. Mieli zostać zrzuceni dzień po pierwszej ekipie Anglików, która miała opanować najważniejszy most na arenie i razem z naszymi mieli go utrzymać aż do przybycia ciężkiego sprzętu. A jak to zrobią? Okrążeni przez wściekłych Niemców, to już jest ich zakichany interes. Operacja zaczęła się zgodnie z planem. 17 września 1944 roku. W okolicach 13 na holenderskim niebie pojawiły się pierwsze spadochrony. 20 tysięcy ludzi wylądowało i. Szybko zorientowali się ci żołnierze, że nie zostali o wszystkim dokładnie poinformowani, bo Niemców miało być niewielu, tymczasem było ich od cholery. Anglicy wykorzystali jednak początkowe zaskoczenie przeciwnika i udało im się kilka mostów opanować. Co prawda, jeszcze nie ten najważniejszy, ale nie dlatego, że nie byli w stanie, tylko po prostu jeszcze tego dnia był poza ich zasięgiem. Na tym etapie, pomimo pewnych strat, dowództwo mówiło o sukcesie i klepało się po plecach. Aczkolwiek nie mieli prawa podejrzewać, jak sytuacja się spierniczy całkiem niedługo w wyniku pewnego kardynalnego błędu. Błędu takiego kalibru, że aż mi wstyd, jak w ogóle o tym myślę. Bo wyobraźcie sobie reakcję Niemców, jak na samym początku Desantu znaleźli rozbity brytyjski szybowiec, a w nim plany operacyjne całej akcji. Hitlerowcy bardzo szybko wykorzystali ten dosłownie śmiertelny błąd. Zanim jednak Niemcy ruszyli do zmasowanego ataku, to jeszcze przez kilkanaście godzin wszystko szło w miarę zgodnie z planem. 18 września pierwsza ekipa naszych spadła z nieba, oczywiście na spadochronach, z odrobiną ciężkiego sprzętu. Zaczęli rozkładać bazę wypadową w oczekiwaniu na kolejnych rodaków, i wtedy się wszystko zaczęło pierdzielić na czele z pogodą może nie na czele, ale poczynając od pogody. Za sprawą fatalnych warunków Anglicy z pierwszej zrzuconej ekipy, czyli ci, którzy mieli do wykonania absolutnie najważniejsze zadanie, dostali zamiast 390 tylko 21 ton sprzętu. To jest jeszcze mniej niż pół litra na trzech. Sytuacja była naprawdę niewesoła, aczkolwiek Anglicy najwyraźniej uznali, że da się ją spieprzyć jeszcze bardziej. Haha, <laughs> nie takie akcje się już kładło! Oto bowiem kolejnego dnia rano Sosabowski dostał zupełnie nowe rozkazy. Okazało się, że teraz nasi jednak nie mają lądować w pobliżu mostu na Renie, tylko parę kilometrów dalej. I według nowego planu mają opanować okolice miejscowości Driel, przeprawić się przez rzekę i ruszyć na północ. I później dopiero połączyć się z Anglikami i spoko. Ja absolutnie rozumiem, że czasem trzeba modyfikować plany, ale nie robi się takich rewolucji Parę godzin przed wylotem. No, nieładnie chłopaki. Wiemy zatem, że w Anglii panował potężny chaos, ale i tak z dwojga złego wolałbym być wtedy na wyspach niż w okolicach wspomnianego już Driel, nad które popołudniem nadleciały angielskie Dakoty, które zostały niemiłosiernie ostrzelane przez Niemców. Rozpętało się wojenne piekło, w środek którego skakali nasi żołnierze. Ruszali do walki zaraz po zetknięciu z ziemią i choć Niemcy pruli jak szaleni, to nasi zachowali zimną krew. Łączyli się w pododdziały, wyciągali moździerze, odpalili za. Słonę dymną, a kiedy udało się trochę wroga odeprzeć, bo nasi walczyli jak wściekli, no to przyszło do rozejrzenia się po okolicy, zorientowania się w sytuacji i okazało się, że jest gorzej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Po początkowym zaskoczeniu nie było już śladu. Niemcy nie dali się przegonić z północnego brzegu. Oczywiście w najczarniejszej z była ta pierwsza ekipa zrzuconych Brytyjczyków, bo z jednej strony rzeka, a z pozostałych Niemcy. Teraz równie ważną rzeczą, co opanowanie tego mostu na arenie, było przyjście z pomocą Anglikom, którzy przecież według pierwotnego planu mieli się bronić tylko przez dobę do przybycia ciężkiego sprzętu. Co więcej, ci Brytyjczycy widzieli, że nasi lądują na drugim brzegu, ale jedni i drudzy nie byli w stanie nawiązać kontaktu, żeby skoordynować działania. No, sytuacja mocno kijowa, ale tutaj pojawia nam się w historii cały na biało kapitan Ludwik Zwolański, który lodowate wody Renu pokonał na poziomie hard. Nie tam łódką czy tratwą, wpław pocisnął. Anglicy nie dowierzali, jak zobaczyli naszego żołnierza uciekającego wodą, który przyszedł do nich jak gdyby nigdy nic. Zdał sojusznikom raport i poczyniono ustalenia, że Polacy niedługo zaczną przeprawę, a Anglicy zaatakują wroga od północy. Po tych ustaleniach, nasz rodak znowu wskoczył do wody lodowatej, jak serce Stalina, i wrócił do swojej ekipy dostało za to później zresztą Order Virtuti Militari, co było całkiem spoko pocieszeniem, zważywszy, że z tych ustaleń po prostu nic nie wyszło, bo nasi nie dostali żadnego zrzutu ze sprzętem do przeprawy. Więc znowu trzeba było improwizować. Po pewnym czasie naszym z nieba spadło 991 rodaków. Udało się też nawiązać łączność z drugim brzegiem, więc nie trzeba było znowu cisnąć wpław. Mało tego, kolejnego dnia w obozie naszych pojawiło się również kilka angielskich samochodów pancernych. Jednak nie było czasu na zbijanie piątek z kierowcami i podziwianie fur, bo dość niespodziewanie za to cholernie agresywnie zaatakowali Niemcy. Najpierw wypaliła ich artyleria, a chwilę później pojawiła się piechota w towarzystwie czołgów i to też nie byle jakich, bo to były pantery i tygrysy. Atak był przytłaczający i nasi zaczęli się cofać. Nie minęło wiele czasu, jak naziści znaleźli się jakieś 100 metrów od dowództwa i wtedy stało się coś niepojętego, bo jeśli uznamy, że kapitan Zwolański musiał mieć jaja ze stali, żeby wpław przedostać się do obleganych Anglików, to Sosabowski musiał mieć chyba diamentowe jajca, bo wyobraźcie sobie... Że wyprowadził kontratak przy użyciu wspomnianych już samochodów pancernych, sam pędząc między nimi na rowerze. Tak, tak, ja też na początku parsknąłem śmiechem, bo wyobraziłem sobie dość komicznie na pierwszy rzut oka wyglądającą sytuację. Jednak ta brawurowa szarża okazała się kluczowa. Zatrzymała Niemców pędzących niczym Schumacher, pozwoliła przejść do kontrataku, używając m.in. granatników przeciwpancernych i dotrwać do przybycia angielskich myśliwców, wezwanych na pomoc. Andrzej! A to nie Sosabowski tam na rowerze jedzie? No chyba on. Ten to zawsze był Krejzol. Umówmy się, to pewnie nie był najbardziej bezstresowy dzień w życiu tych chłopaków, ale nie było czasu na odpoczynek, bo jeszcze tej samej nocy nasi, dzięki dostarczonym wreszcie gumowym łodziom, próbowali przedostać się i przynieść pomoc ledwo już dającym radę Anglikom z pierwszego rzutu. Pierwszy rejs poszedł bez przypału, drugi transport też, no ale przy trzecim Niemcy jednak postanowili sprawdzić, co tak śmiesznie chlupie, i wysłali w niebo trochę rakiet rozświetlających. No a potem domyślacie się, co się działo. Festiwal latającego ołowiu, w wyniku czego do Anglików dotarło tylko 51 naszych. Kolejnej nocy żołnierze po obu stronach rzeki mieli powtórkę z rozrywki. Nasi próbowali przedostać się do potrzebujących pomocy Anglików, a Niemcy zrobili sobie strzelnicę na Renie. W tym czasie w Londynie zdano sobie sprawę z tego, że operacja Market Garden to wielka wtopa. No kto by pomyślał. Zaczęto więc szukać kozła ofiarnego. Kogoś, na kogo można by było zrzucić winę za niepowodzenie akcji i oczywiście stanęło na... Polakach, tylko kurczę, jak to zrobić w białych rękawiczkach? Stwierdzono, że najlepiej będzie dać naszym rozkaz niemożliwy do wykonania, a później zwalić na nich winę za niepowodzenie całej operacji, no właśnie dlatego, że nie wykonali ważnego rozkazu. To też wezwano Sosabowskiego na naradę, na której wiecie, co usłyszał. Że Polacy mają przeprawić się przez rzekę i opanować nowe tereny, na których oczywiście było najwięcej Niemców. Anglicy liczyli na to, że Sosabowski już wtedy zacznie protestować i będzie go można oskarżyć o podważanie rozkazów, ale nie, ten się zgodził, tylko zaproponował trochę inne miejsce przeprawy. Anglicy pomyśleli i stwierdzili, że nie, nie ma mowy, bo jeszcze nie daj Boże Polacy odniosą sukces, a na to nie mogli sobie pozwolić. Co więcej, Polacy mieli też brać udział w osłanianiu odwrotu Brytyjczyków z tego pierwszego zrzutu. Przygotowania trwały cały dzień, i wreszcie pod wieczór nasi żołnierze z butami owiniętymi w szmaty, żeby ich było mniej słychać, zaczęli schodzić w stronę wody. Oczywiście, jak już dzisiaj wspomniałem, zresztą Niemcy głupi nie byli i doskonale wiedzieli, że w tak dramatycznej sytuacji w końcu będzie musiał nastąpić odwrót. To też poustawiali posterunki, które reflektorami oświetlały drogi potencjalnego odwrotu. No i mimo zachowania największej ostrożności, kilka naszych ekip zaliczyło przypał i Niemcy otworzyli ogień. Z racji tego, że nasi osłaniali odwrót, to musieli zostać na brzegu najdłużej, a co za tym idzie, nie dla wszystkich wystarczyło miejsc w łodziach, których i tak było za mało, i które odpłynęły pod zasłoną dymną i w gradzie niemieckich pocisków na drugi, bezpieczniejszy brzeg. A co z pozostałymi? Nie minęło wiele czasu, a naprzeciwko naszych wyjechały niemieckie czołgi. Walka nie miała sensu. Niektórzy rzucali się w pław, inni oddali się do niewoli. Straty wśród naszych wyniosły 23%, czyli zdecydowanie więcej niż zakładał najczarniejszy scenariusz. Z drugiej strony, ta dywizja Brytyjczyków z pierwszego zrzutu, ta, którą nasi wyprowadzili z oblężenia, miała straty na poziomie... 80%, ale te 20% ci żołnierze, którzy przeżyli, jak lwy później bronili polskich kolegów, których dowództwo zaczęło obrzucać gównem. Polaków z pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej oskarżono o klęskę praktycznie całej operacji Market Garden. Sosabowskiemu odebrano dowództwo, a brytyjski generał stwierdził, że Polacy walczyli tam bardzo źle, nie wykazywali żadnej chęci do walki, jeśli wiązało się to z ryzykowaniem życia. I niestety taka opinia poszła w świat i do dziś często uznawana jest za faktyczny stan rzeczy, mimo że brytyjscy żołnierze, którzy walczyli ramię w ramię z naszymi w czasie Market Garden, kiedy tylko mogli, to podkreślali, że takich wojowników jak Polacy, to oni nigdy wcześniej ani nigdy później już nie widzieli. To jak potraktowano naszych po operacji Market Garden to jest jedno z największych świst w historii II wojny światowej. Więc dobrze, chociaż żebyśmy my zdawali sobie sprawę z tego jak było faktycznie i jak ogromną rolę odegrali nasi rodacy i to nie tylko przy okazji operacji Market Garden, ale też przy okazji Monte Cassino, Enigmy czy niezliczonych akcji wywiadowczych. Tak jak mówiłem, dobrze, żebyśmy chociaż w Polsce wiedzieli, jaką ogromną rolę nasi rodacy odegrali, a teraz jest znakomita okazja, żeby się o tym wszystkim dowiedzieć, znakomicie się bawiąc. Szanowni Państwo, z dziką radością prezentujemy Wam grę planszową Historia bez cenzury, Misja Zwycięstwo. Tak jest, dobrze widzicie i słyszycie. To jest planszówka osadzona w realiach II wojny światowej, nad którą pracowaliśmy. Półtora roku z absolutnymi specami w tej branży, żeby gra była płynna, za każdym razem inna i żeby zostawiała w głowach graczy w każdym wieku masę wiedzy. Kiedy premiera? Już 10 czerwca. Aczkolwiek w naszym sklepie hobbyware.pl możecie zamawiać ją w przedsprzedaży taniej już teraz. Znajdziecie tam również film, z którego dowiecie się, na czym polega rozgrywka. Co znajdziecie w pudełku, i tak dalej. Link znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało i koniecznie sami zobaczcie, czemu nas aż telepie z ekscytacji. Do zobaczenia niedługo.